Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na cotygodniowym czacie o 21 bez środy z Bosacką. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną, że zostawiliście wszystkie sprawy dotyczące dzieci, jakichś tam ważnych rzeczy, które są w Waszym życiu i że jesteście ze mną. Bardzo się cieszę. Cieszę się też, że najnowszy odcinek na moim kanale Eko, po polsku, bo ja jestem polonistką, więc Eko, Bosacka, pisane łącznie, bo wszystkie właśnie takie różne sformułowania piszemy łącznie, Eko, Bosacka. I ostatni film dotyczył Wege ściem. I teraz chciałam się troszeczkę usprawiedliwić, bo tam jest strasznie dużo komentarzy na tym kanale. Franek już oczywiście też... Zrobiłem mikrofon. Tak, Franek zrobił mikrofon, więc będę mówiła dzisiaj do tego mikrofonu cały wieczór, bo to jest mikrofon specjalny, zrobiony przez mojego synka. Poczekaj, Franuś, muszę się wytłumaczyć. Cześć, przywitaj się z Państwem. Cześć. Franek poszedł do pierwszej klasy. Niech się Państwo zostaw, nie martwią. Franek jutro idzie do szkoły na godzinę 10:40, więc jeszcze z nami chwilkę pozostanie. Co się zdarzy z jego transmisją alternatywną, zobaczymy. Ale chciałam opowiedzieć... O nie, zepsuł się mój mikrofon. To napraw po cichutku i potem... Wege ściemy. Wiem, że wielu z Państwa, którzy... Musisz do tego mówić. Poczekaj, daj mi. Że wielu z Państwa, którzy nie jedzą mięsa, są wegetarianami, są weganami, zarzucali mi trochę, że opowiadam o takich produktach, które są złe, a przecież jest mnóstwo świetnych produktów wegetariańskich, ale proszę pamiętać o tym, że tytuł odcinka to były wege ściemy. Tam było kilkanaście minut, więc chciałam Państwu uświadomić, że rzeczywiście jeśli myślimy, że wege to jest zdrowe, to nie zawsze tak jest. I tak jest ze wszystkim. Ci, którzy są mięsożercami, kochają mięso, też mogą się oburzyć, że przecież te są świetne parówki, świetne kiełbasy, świetna wędlina. Tak, zgadzam się. Ale moim zadaniem jako takiego edukatora trochę społecznego jest to, żeby uświadamiać różne złe rzeczy, które leżą i czyhają na nas na półce. Dzisiaj na przykład widziałam wasabi, czy wasabi, jakkolwiek się to nazywa, chrzan, który składał się z chrzanu w proszku i z błękitu brylantowego, czyli ze sztucznego barwnika. I o tym też będę mówić, chociaż kocham kuchnię azjatycką i to jest też jakaś moja no, taka wielka pasja. No ale dzisiaj mieliśmy rozmawiać o zdrowych słodyczach. Oczywiście jak zwykle nie widzę, jeszcze raz tutaj włączę sobie, jeszcze raz. O, już jestem na żywo, to widzę. I już mam nadzieję, że Państwo będziecie zadawać pytania dotyczące zdrowych słodyczy. Malutki wstęp. Zdrowe słodycze to jest trochę jak ciepły lód. Czyli w zasadzie na pierwszy rzut oka można by było powiedzieć, no chyba się nie da, żeby coś było zdrowe i było słodyczami. Ale z drugiej strony, jeśli dobrze poszukamy, to te zdrowe słodycze są, nawet są w naszych sklepach. Bo jeśli mamy masło orzechowe, które składa się w 90% z orzechów, do tego jest odrobina miodu, syropu klonowego, czy nawet cukru trzcinowego, czy zwykłego cukru, to to jest w porządku masło orzechowe. Pamiętajmy, że orzechy są bardzo bogate w dobre tłuszcze, w składniki mineralne. Oczywiście nie są dla tych, którzy są uczuleni. To oczywiście uczulamy tę sytuację, ale jeśli mamy taki słoik, który w 95% czy nawet więcej procentach składa się tylko i wyłącznie z orzechów, no to to jest super. I to jest pierwszy przykład. Drugi przykład, sezamki, no i pochodna sezamków, czyli chałwa. To też jest zdrowa słodycz, ale jeśli ja na pierwszym miejscu w składzie w takich chałwach przemysłowych widzę cukier, no to chyba nie jest to zdrowa chałwa. Wróćmy do sezamu. Sezam rzeczywiście jest wartościowy. Ma największą zawartość wapnia ze wszystkich możliwych produktów. To po pierwsze. Po drugie, są udowodnione badania, które potwierdzają, że sezam ma bardzo silne właściwości przeciwnowotworowe.
Poza tym sezam, proszę Państwa, to są takie malutkie ziarenka, czyli co? Czyli tam jest duża zawartość błonnika. Jeśli kupujemy sezamki, jeśli kupujemy pastę tahini, sprawdźmy, ile tam tego sezamu jest tak naprawdę, a ile jest cukru, syropu glukozowo-fruktozowego, ile jest w chałwie na przykład jakichś innych dodatków. Ja pamiętam, że są takie chałwy, zwłaszcza chałwy greckie, które składają, poczekaj, bo to jest mikrofon, synku, które składają się głównie właśnie z, cały czas mówię do twojego mikrofonu, które składają się właśnie z, głównie z sezamu i do tego mają niewielki dodatek miodu i na przykład pistacji, albo w ogóle są bez pistacji, tylko pasta sezamowa i miód. I to też jest dobra słodycz. Jak to jest z batonami proteinowymi? Zdrowe czy niekoniecznie? Pani Alicja Kaucz. Pani Alicjo, zawsze, ale to zawsze trzeba czytać etykiety. Są batony proteinowe, które są zdrowe, które są dobre, które mają dobry skład i są takie, które są napakowane cukrem, tłuszczem palmowym, syropem glukozowo-fruktozowym, różnymi innymi odmianami cukru. Pamiętajmy, tych odmian cukru i nazw cukru jest bardzo dużo, jest ich około... No nawet kilkadziesiąt można powiedzieć, bo fruktoza to jest cukier, dekstroza to jest cukier, maltoza to jest cukier. To są różne składniki, które wchodzą w skład takich batonów. Zwykle te batony, tak zwane przemysłowe, niestety nie są dobre. Na przykład nawet w dyskontach, w których Państwo kupujecie, ja też kupuję w dyskontach, 75% Polaków kupuje w dyskontach żywność. Są na przykład batony owocowe, które składają się wyłącznie ze spracowanych owoców, takich jak jabłka, jak gruszki, jak morele, jak żurawina. I to też jest bardzo fajny produkt i to też jest zdrowa słodycz. Ja Frankowi daję na przykład do szkoły taki baton z dobrym składem owocowy na tak zwaną czarną godzinę. Czyli ten baton przetrwa u niego w plecaku nawet kilka dni. I on sobie jak czasem przypomni, bo jest głodny, no to wtedy po niego sięgnie. Tak. Mogę sobie wziąć jabłuszko? A proszę cię bardzo. Okej. Proszę, dziecko bierze jabłuszko, bo teraz jest czas jabłuszek, mamy teraz zbiory. Pamiętajmy, że Polska jest największym producentem jabłek w Europie. Drugim lub trzecim światowym, to się dynamicznie zmienia, po Chinach albo Stanach Zjednoczonych, różnie to jest, ale w Europie jesteśmy rzeczywiście potęgą jabłkową, więc jeśli mamy na przykład batony, które składają się z pulpy jabłkowej, to też nie jest zły produkt. Pozdrowienia z Nowej Zelandii, pani Katarzyna Jarecka, Matko Święta. Niech pani napisze, bardzo panią proszę, jaka tam jest różnica czasu, bo ja tego nie ogarniam umysłem. Paweł, ty wszystko wiesz. 11 godzin, 11-12, tak. Czym słodzić desery? Cukier to zło, a miód ma wysoki indeks glikemiczny. Pani Moniko Ruchniewicz. Wszystko jest lepsze niż czysty cukier. Cukier trzcinowy tak zwany, czy cukier brązowy typu demerara na przykład, albo muskowado jest lepszy, bo ma więcej składników odżywczych, ma więcej składników mineralnych. Nawet kolor świadczy o tym, że ten cukier, muszę cały czas mówić do mikrofonu, który zrobił mi Franek, że ten cukier jest lepszy dla naszego zdrowia. Ale możemy zrobić prosty test. I zrobię to na pewno będzie odcinek na kanale Ekobosacka, do którego Państwa zapraszam. Proszę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, oburzajcie się, nie wiem, krytykujcie. To jest wszystko bardzo ważne dla mnie. Wracając do cukru. Jeśli mamy cukier brązowy i teraz wrzucimy parę łyżeczek do szklanki, zalejemy zimną wodą, zamieszamy i biały cukier opadnie na dno, a cały barwnik pozostanie w szklance, to znaczy, że to jest cukier barwiony karmelem, czyli zwykły, ordynarny, klasyczny cukier biały, który został przebarwiony, żebyśmy my myśleli, że to jest coś zdrowego, a to nie jest coś zdrowego. Wracając do miodu i do syropu klonowego na przykład. Zarówno miód, jak i syrop klonowy to są produkty naturalne. Jak bardzo naturalne? Znane ludzkości od wieków. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w piramidach egipskich do dzisiaj znajdują archeolodzy stare garnki, pewnie gliniane, z miodem, który do tej pory się nie zepsuł. Czyli ten miód można jeść. Miód jest jedyną mi znaną
znanym produktem spożywczym, który nigdy się nie psuje. Jeśli Państwo macie w domu stary miód, który jest skrystalizowany, bo miód powinien się krystalizować bardzo szybko, oprócz tak naprawdę miodu akacjowego, w ciągu kilku miesięcy. Jeśli to jest miód skrystalizowany, ten miód nadal można wykorzystać. Można go zalać może nie gorącą wodą, bo on wtedy straci swoje właściwości, ale ciepłą wodą, wymieszać i wykorzystać jeszcze. A syrop klonowy pochodzi skąd, proszę pana? Tutaj jest wywiad mały. Z Kanady. Syrop klonowy pochodzi z Kanady, ale tak naprawdę również Indianie w Ameryce Środkowej też znali syrop klonowy. Syrop klonowy to jest po prostu sok z klonów, który był pobierany przez Indian w takim momencie, kiedy drzewo właściwie zaczynało dopiero puszczać soki po okresie zimy. Indianie wiercili dziurki w klonach, zawieszali takie malutkie wiaderka i do tych wiaderek skapywał ten sok klonowy najpierw. I potem na ogniskach odparowywali, aż powstawał syrop, który był słodki. I to była jedyna słodycz, która była znana Indianom. Ten syrop, skoro pochodzi z drzewa, ma również wszystkie dobroci, które z tego drzewa płyną. Składniki mineralne, ma żelazo, ma selen, ma magnez, ma mnóstwo innych składników, które są nam potrzebne. I oczywiście on jest drogi. To jest prawda. I miód, i syrop klonowy jest drogi. Ale jeśli pomyślimy sobie, że nasze życie nie powinno przebiegać, nie powinno być codziennie słodkie, tylko że, nie wiem, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie robimy coś słodkiego albo pozwalamy sobie na słodycz, to wtedy już ten syrop klonowy czy ten miód automatycznie trochę nam się staje tańszy, tak? I rzeczywiście i syrop klonowy, i miód ma o 1/3 mniej kalorii niż zwykły cukier, taki cukier z cukierniczki. Poza tym ma niższy indeks glikemiczny, czyli insulina po spożyciu na przykład jogurtu z owocami i z syropem klonowym czy miodem pojawia się w naszej krwi wolniej. To powoduje, że wolniej tworzy się w nas insulinooporność, nie mamy problemów z cukrzycą, z otyłością, że nie mamy takiego łaknienia na słodkie, tak? Jedynym, może nie człowiekiem, ale postacią literacką, którą znam i która miała zawsze ochotę na miód, to był Kubuś Puchatek. Ale rzeczywiście, no nie wiem, zjeść cały słoik miodu to chyba mało kto z Państwa jest w stanie tak na raz. A czekoladę mleczną na przykład, zapchaną mlekiem w proszku i zwykłym cukrem, no to żremy po prostu w dużych ilościach natychmiast i już. Dobrze. Uwielbiamy syrop klonowy, pisze pani Sylwia. Dzieci jedzą z naleśnikami, u nas tak samo. Ciężko przekonać Polaków do syropu klonowego, ale my mieszkaliśmy w Stanach 3 lata, w Kanadzie 3 lata i nasze dzieci do dziś rzeczywiście też ten syrop klonowy uwielbiają. Można kupić syrop klonowy w każdym dyskoncie, są bardzo dobre promocje, czasem naprawdę za niewielkie pieniądze można ten syrop klonowy kupić, więc zapraszam. Ja słyszałam, że cukier brązowy czy trzcinowy to samo co zwykły biały, tylko pokolorowany, pisze pani Gosia Benedyka. Trochę tak jest, bo my myślimy sobie, że na przykład sól kamienna, sól jodowana, sól himalajska, sól różowa, sól czarna, sól zielona, sól błękitna jest lepsza niż ta zwykła sól. Każda z nich jest solą, dokładnie jest to samo z cukrem. Czy to jest miód, czy to jest syrop klonowy, czy to jest ksylitol, czy to jest erytrol, czy to jest cukier brązowy, czy to jest muskowado, czy to jest demerara, to też jest cukier. I tak jak mówiłam ostatnio, nasz język jest ślepy. Nasz język ma, na tym naszym języku, przepraszam, że tak go teraz zaprezentuję Państwu, ale tu mamy 10 tysięcy kubków smakowych. I te kubki nie mają mózgu. Franek poszedł, więc odłożę na chwilę ten mikrofon. Te kubki nie mają mózgu i jak są drażnione albo słodkim, albo słonym, albo glutaminianem sodu, to tego po pewnym czasie zaczynają się w naturalny sposób po prostu domagać. Więc cukier to cukier, sól to sól. Tak samo jak musimy uważać na cukier biały, tak samo musimy uważać na miód. Ja pamiętam rozmowy z lekarzami, którzy zajmują się cukrzykami. To są diabetolodzy, z tego co dobrze pamiętam, tak?
Dobrze. I wielu diabetologów mówiło mi, że bardzo często przychodzą, ekspres do kawy się włączył, tu działa zmywarka, pranie zostało już ogarnięte, więc tutaj jest normalny dom, który cały czas działa. Diabetolodzy mi mówili, że bardzo często przychodzą pacjenci, którzy mówią: ale pani doktor, ja w ogóle nie jem cukru. A pani doktor mówi: ale panie Zdzisławie, pan ma straszne wyniki. Pan ma tak podwyższoną insulinę, pan ma okropną insulinooporność. Co pan jadł, co pan je? A on mówi: no miód jem. A ile pan tego miodu je? No wczoraj zjadłem tam, nie wiem, 6 łyżek. I to wystarczy. Cukier to cukier. Wolniej, szybciej, ale pojawi się w naszej krwi i powinniśmy go bardzo reglamentować. Ja uważam w ogóle, że Polacy byliby zdrowsi, w ogóle wszyscy ludzie na świecie, w tym cywilizowanym świecie, tak o tym mówię, no bo wiele krajów świata cierpi głód, ale mówię o tym cywilizowanym świecie, gdzie mamy dostatek jedzenia, gdzie mamy jedzenie w każdym supermarkecie, na stacjach benzynowych, gdzie mamy promocje i tak dalej. Gdybyśmy zrezygnowali z dwóch rzeczy, z cukru przede wszystkim i z soli, czyli solniczka ze stołu, a cukier, tak jak to było u babci, do kredensu, na wyjątkowe okazje. Gość w dom, Bóg w dom, no to wtedy daje jakieś konfitury, daje jakąś naleweczkę, naleweczka też jest cukrem. Daje jakieś właśnie jakieś ciasto, coś takiego. Ale nie codziennie, nie zawsze, chociaż oczywiście z cukrem jest łatwiej, bo bez cukru można sobie wyobrazić życie. Życie bez soli trochę nie ma sensu. No bo jeśli... A co, ty się nie zgadzasz? Nie, ja od 4 lat nie używam w ogóle soli. W ogóle. Paweł od 4 lat w ogóle nie używa soli. Czy możemy zdradzić twoją tajemnicę zdrowotną? Jaką? Że masz nadciśnienie? Paweł ma nadciśnienie. My też bardzo mało używamy soli, bo jeden z naszych domowników też ma nadciśnienie i da się bez tego żyć. Ale... 4 dni. Cztery dni, tak. 4 dni trzeba się odzwyczaić od... To wystarczy, żeby się odzwyczaić od soli, od cukru dużo dłużej. Było pytanie nawet, czym zastąpić. Ja zastąpiłem sobie ziołami prowansalskimi na chwilę. No właśnie, tutaj mamy specjalistę od żywienia, ja chyba ten telefon zaraz odwrócę i Paweł będzie odpowiadał na pytania, ale rzeczywiście sól możemy zastąpić ziołami, możemy rozsmakować się. Na przykład ktoś mi ostatnio mówił: ale pani Katarzyno, jak można zjeść pomidora bez soli, bez pieprzu? Spokojnie jemy to od wielu lat. Pomidora z solą albo z pieprzem. Proszę bardzo, dziecko nie kłamie, nigdy nie jadł pomidora z solą ani z pieprzem, a my jesteśmy z moim szanownym mężem małżeństwem 23 prawie lata i od tego momentu nie używamy kostek rosołowych, bo ja dostałam świra na punkcie zakupów i nie podobało mi się to, co tam w tych kostkach rosołowych jest, a w kostkach rosołowych jest głównie sól i tłuszcz palmowy. Ale wracamy do zdrowych słodyczy. Pytajcie państwo. Jakimi przyprawami można zastąpić sól? Wszelkimi, ale przede wszystkim, tak jak Paweł powiedział, to jest święta prawda, 3-4 dni i bez soli można żyć, chociaż jeśli nie mamy nadciśnienia, nie namawiam państwa do aż takiego poświęcenia, żebyśmy tutaj nagle w ogóle niczego nie solili. Ja solę jednak w domu, ale na przykład jajecznicę, jeśli tam jest jakaś odrobina kiełbaski, bo mój mąż zawsze w niedzielę robi taką jajecznicę trochę z mięsem, czasem bez mięsa, czasem z pomidorami. Dajemy radę również bez soli. Aspartam i inne słodziki, jak bardzo są gorsze od cukru? One są takie same. Szczerze mówiąc, tak jak powiedziałam, jeśli mamy ten język, na którym mamy 10 tysięcy kubków smakowych, to te kubki smakowe są głupie i one nie wiedzą, że to jest aspartam, one nie wiedzą, że to jest acesulfam, one nie wiedzą, że to jest jakiś inny zamiennik cukru i myślą sobie, że to jest cukier. No to jak dostały, że coś jest słodkiego, czy pseudosłodkiego, czy to jest stewia, czy cokolwiek innego, no to się będą tego cukru domagać tak naprawdę. Poza tym, a propos tych sztucznych słodzików, mamy dużo badań, które są do końca niewyjaśnione. I teraz nie będę państwu mówić, że aspartam czy acesulfam są rakotwórcze, że wypadną państwu włosy od tego albo stracicie wzrok. Nie, takich badań nie ma. Natomiast niewykluczone, że może nie aż tak drastyczne badania, ale że za chwilę, bo to się cały czas rzeczywiście bada. W tej chwili Unia Europejska bada wszystkie dodatki do żywności i myślę, że w przyszłym roku będziemy mieć dużą rewizję dodatków do żywności i tam naprawdę wiele rzeczy się zmieni. Mam taką nadzieję.
Najwyższa Izba Kontroli na czele panem prezesem Kwiatkowskim też w styczniu opublikowała taki duży raport na temat sztucznych dodatków do żywności, w ogóle dodatków do żywności. I my tak naprawdę nie wiemy, czy spożywając to przetworzone jedzenie i wraz z nimi różne słodziki, różne różne sztuczne barwniki, my nie wiemy, jak one działają razem w naszym organizmie. To jest zagadka i to cały czas jest badane. Jadłam pomidora z solą i pieprzem i zapewniam, że jest najlepszy. Tu jest pełna wolność. Absolutnie. Jeśli ktoś ma taką ochotę, proszę bardzo. Jeśli pani nie ma kłopotów ze zdrowiem, proszę bardzo. Tutaj ja nie jestem takim człowiekiem, który będzie mówił nie wolno, nie wolno. Absolutnie. To jest indywidualnego każdego sprawa. Każdy ma rzeczywiście wpływ na swoją dietę, na to, co kładzie na talerzu. To jest nasz wybór. Wiadomo, że sól jest szkodliwa, a co z kiszonkami, które powstają po zasoleniu produktu? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że z jednej strony kiszonki są słone, a z drugiej strony są niesamowicie zdrowe. Znaczy, ja bym była szczęśliwa, żeby każdy z nas codziennie rano wypijał zakwas buraczany, tak? Czyli kiszonkę z buraku, sok, żeby wypijał sok z kiszonej kapusty, żeby wypijał na przykład sok z kiszonych ogórków. Dlaczego? Dlatego, że tam są bakterie kwasu mlekowego, również bakterie probiotyczne, które wnikają do naszego organizmu, zagnieżdżają się w jelitach i robią świetną robotę, czyli wzmacniają nam odporność. Powodują, że mniej chorujemy, powodują, że lepiej trawimy, że lepiej się czujemy. To jest niesamowita rzecz, nie tylko na kaca, ale zawsze. Generalnie nazwy oszukują i to bezczelnie. Pani Sylwia pisze, nie wiem o co chodzi, ale mam całe mnóstwo państwa na czacie. Ile mamy osób? 500. Mamy 515 osób na czacie. Prawda jest taka, że ten diabeł cukier jest wszędzie. Niestety pani Duda Malwina pisze, tak. To jest prawda. Proszę Państwa, cukier jest nawet w groszku konserwowym jako dodatek. Cukier jest w chipsach, na przykład w postaci mleka w proszku. Pamiętajmy, że mleko w proszku to jest prawie że czysta laktoza, bo jest cała woda odparowana i zostaje trochę białka i zostaje właśnie laktoza mleczna. My też sobie nie zdajemy sprawy, ile ten cukier ma odmian, że to jest fruktoza właśnie, że to jest laktoza, że to są różne słodziki. Tego cukru jest zdecydowanie za dużo w naszym życiu. Brownie nie ma dzisiaj kiełbasy, więc proszę Cię, żebyś tutaj nie szalał. Dobrze. Proszę Państwa, ja nie powiedziałam też na początku, że dzisiaj troszeczkę krótszy będzie ten czat, ponieważ ja mam wrażenie, że od początku roku szkolnego nic nie robię, tylko jestem kierowcą Franka, którego zawozi, odwozi i pozostała trójka dzieci to są książki. Pewnie ci z Państwa, którzy mają dzieci, też mnie bardzo dobrze rozumieją. Skończyło się jabłko, to wrzuć tam do kosza, my mamy kompostownik, więc Franek wrzuci do tego prawego kosza, proszę. I kompostujemy różne rzeczy. Jem codziennie zmielone siemię lniane i nie mam wtedy ochoty na słodkie, pisze pani Margaret Margarita. Bardzo zdrowo i bardzo dobrze. Rzucamy się na nasiona chia, bo siedzą celebrytki na czerwonych kanapach w telewizjach śniadaniowych i mówią chia, chia, chia. Nie, my mamy nasze siemię lniane, które jest fantastyczne, świetny ma skład, znakomite składniki mineralne. Do tego ma taką... Siemię lniane puszcza taki śluz, który powoduje, że lepiej nam się trawi. Wszystko się tam w tym żołądku popycha. Cały ten żołądek i cały układ pokarmowy jest tym śluzem takim otoczony. Fantastyczna rzecz. Naprawdę, jeśli tylko Państwo macie problemy takie żołądkowe, gastryczne, siemię lniane to jest najlepsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić. Co z kurczakami? Mieliśmy o słodyczach rozmawiać. No kurczak na słodko... No nie wiem, ale ostatnio widziałam w jednym z wielkich sklepów pizzę, która była z czekolady i z bananów. Co? Miała czekoladę i banany. Zjadłbyś? Nie. Ja też nie. Cukier jest nawet dodawany do wanilii. To prawda, to prawda. Chociaż ja muszę się przyznać, jak na spowiedzi świętej, jeśli mam pomidory, to też dodaję odrobinę cukru, ale odrobinę.
nie 3 łyżeczki, nie 6, nie 5, tylko na przykład do zupy pomidorowej, to jest wielki gar, dodaję łyżeczkę. Dlaczego? Dlatego, że pomidory lubią cukier. Wtedy stają się bardziej pomidorowe. To jest taki znany trik kucharzy, szefów kuchni, że rzeczywiście do pomidorów można trochę dodać. Ale czym innym jest cukier wsypywany przez szefa kuchni, w domu, jak gotujemy dla dzieci, z cukierniczki, tak? Bo mamy nad tym kontrolę. Możemy wrzucić 3 łyżeczki, a możemy wrzucić pół łyżeczki. I mamy nad tym kontrolę. Natomiast jeśli chodzi o te produkty przetworzone, które są w sklepach, to one mają full tego cukru i nad tym nie mamy kontroli żadnej. Dlaczego po zjedzeniu obiadu mam ochotę na coś słodkiego, czy to łakomstwo, czy nie? Pani Mirosława Karmelita. Jeśli pani jest przyzwyczajona do tego, że po zjedzeniu obiadu zaczyna się taki moment, kiedy pani organizm trawi, tak? Czy jesteśmy nasyceni i zaczynamy trawić i co się dzieje? I spada nam energia, jesteśmy tacy przepełnieni, bo ten obiad był, powiedzmy sobie szczerze, tak musi pani mieć, żeby był duży. I wtedy podświadomie w naszym mózgu wytwarza się taki, kurczę, trzeba sobie dodać energii, bo za chwilę zasnę. I pierwszą z tych takich najbardziej prostych rzeczy, którą możemy sobie dostarczyć, jest cukier. I rzeczywiście tak jest. Można przetrwać ten moment pijąc kawę. Namawiam państwa, jeśli jesteście kawoszami, do wypicia kawy. W tej chwili zarówno towarzystwa kardiologiczne, polskie, światowe, Światowa Organizacja Zdrowia, Instytut Żywności i Żywienia, już wiemy, że kawa jest zdrowa, można wypić do 4 filiżanek dziennie. Więc ta kofeina zamiast cukru z odrobiną mleka, to wtedy będzie troszeczkę laktozy, podniesie nam to ciśnienie i wtedy nie będziemy czuć się tak ociężale, nie będziemy czuć się tak ospale. Ociężali i tak ospali. O, tak będzie dobrze. Źle zbilansowany obiad, jeśli pani zje kaszotto z warzywami, to się będzie pani lepiej czuła niż po makaronie i nie będzie ochoty na słodycze. To prawda. Joanna Abramowicz pisze tak. Czy mleko z masłem, miodem i czosnkiem, przepis babci, działa na przeziębienie, bo właśnie wypiłam i trochę żałuję? Chciałam powiedzieć ci, Asiu, że jeśli jesteś przeziębiona i pijesz mleko i do tego dodajesz cukier, miód albo cokolwiek innego, czosnek jest w tym momencie najlepszy. Tak naprawdę powinnaś zeżreć sam czosnek, bo w mleku jest cukier, laktoza. Dosypiesz do tego miód albo cukier, to też jest cukier, czyli cukier posłodzony cukrem. A co się dzieje w twoim organizmie? Są wirusy, ale być może już są bakterie. A czym się żywią bakterie? No cukrem. Na czym się najlepiej rozmnażają? Na cukrze. Jestem wielką zwolenniczką nabiału, produktów mlecznych, fermentowanych zwłaszcza. Kocham sery, ale w czasie przeziębienia, w czasie grypy, w czasie infekcji nie sięgamy po produkty mleczne. Wtedy tylko kasza jaglana, najlepiej z czosnkiem. Dlaczego? Dlatego, że czosnek i białe warzywa, zwłaszcza cebula, właśnie czosnek, mają w sobie te naturalne antybiotyki, czyli takie substancje, które zabijają w nas bakterie. A do kawy musi być coś słodkiego, pisze pani Lucyna Lewandowska. Niekoniecznie, nie musi być, w zależności od tego, czy lubimy, czy nie. I możemy się odzwyczaić od cukru. Wystarczy, potrzeba aż 2 miesięcy, żeby totalnie od tego cukru się odzwyczaić. A kawa z cynamonem? Cynamon ma takie właściwości, są ludzie, którzy kochają cynamon i nienawidzą. Są tacy, którzy kochają kolendrę i jej nienawidzą. Cynamon ma właściwości rozgrzewające, ma takie właściwości pobudzające też trawienie, więc kawa z cynamonem, a na pewno super i można też tę kawę wypić, myśląc sobie o szarlotce. I wtedy jest najlepiej. Ale oczywiście wszystko jest dla ludzi. Jeśli mamy weekend, jeśli mamy imieniny, urodziny, no to żremy to ciasto z tą kawą i tyle. No. Dalej. Co tutaj mamy jeszcze od państwa? Jakie pytanie? O zdrowe słodycze. O, Franek już idzie spać. Jeszcze mamy ostatnie pytanie. Kurczę, już wypiłam to mleko, a Kasia mówi, że bardzo źle. No to przetraw, kochana. Wiesz, popij jakimś prosecco. Nie no, żart. Chodź, powiedz dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, misiu, pysiu. Tatuś cię położy. Pa, pa. No pa.
Nie każdy może czosnek ze względu na problemy z żołądkiem. Tak, ale na przykład w aptekach możemy kupić, ja nie jestem wielką zwolenniczką suplementów diety, ale jeśli mamy rzeczywiście problemy z czosnkiem, to możemy kupić jakieś zamienniki czosnku, które są w tabletkach, wtedy nie śmierdzi nam z ust i w ogóle, no, jeśli jesteśmy uczuleni, to na pewno nie. Dobrze, 21:30, jeszcze jedno pytanie. Najlepiej to upiec coś swojego ze zdrowych słodyczy, pisze pani Wiktoria Barcicka. I to jest właśnie najlepsze, bo wtedy mamy pełną kontrolę, możemy zobaczyć, co jemy, dokładnie nad tym panujemy i jest super. Bardzo Państwa przepraszam, muszę dzisiaj skończyć wcześniej, bo rzeczywiście jutro dzień szkolny, jeszcze muszę ogarnąć Librusa, i Franek idzie na basen, jakieś tam różne inne rzeczy i muszę skontaktować się jeszcze z milionem osób. Więc zapraszam za tydzień, nie wiem jaki będzie jeszcze temat, wymyślimy ten temat i zapraszam nieustannie na kanał Ekobosacka na YouTubie, najnowszy odcinek Wege Ściemy. Myślę, że jest dosyć ciekawy i dla Państwa, którzy chcecie rezygnować z mięsa, myślicie o tym, albo już jesteście wegetarianami czy weganami, to będzie bardzo taki pożyteczny odcinek. Dobranoc, całuję wszystkich bardzo mocno.